strata. Panie Krzysztofie, pan też będzie występował. Nie, ale jest na piśmie. To jest niezależną zewnętrzną. Komórka. Ja chcę w jednej rzeczy, normalnie ja pamiętam, tego typu rzeczy przechodziły wcześniej przez Komisję Architektury i myśmy się domagali, znaczy głównie radny Olski, ale ja też się domagałem, żeby w takiej sytuacji, jak jest to do tych telefonów komórkowych, to nie zawsze ma, jest na zdrowie, że tak powiem, zupełnie wpływa osób postronnych. My w związku z tym zawsze żeśmy się domagali opinii z właściwych wydziałów. Chcę się zapytać, czy takie opinie pozytywne z Wydziału Środowiska wpłynęły i na tej podstawie państwo żeście podjęli tę uchwałę, czy nie? Czy po prostu w ogóle żeście się nie zwrócili do wydziału, tak jak myśmy się zwracali normalnie do wydziału miasta o opinię i podjęliście tylko na takiej zasadzie, że po prostu no chcecie, żeby tam było przedłużone i tyle. I to tyle. I rozumiem, nie było zapytania do Wydziału Środowiska. No rozumiem, no nie było, no to nie było. Ja, pan Krasnokiewicz, pan Skorzek. Panie Krzysztofie, jedna rzecz. To jest kontynuacja umowy. No tak, ale myśmy też zawsze... To jest kontynuacja umowy. Czyli jeżeli ona została zawierana, pewne wymogi formalno-prawne pewnie zostały spełnione. I ty czytaj. Więc to już na początku zostało ustalone, a w tej chwili my tylko wydajemy opinię, czy ona jest użytecznie potrzebna, czy niepotrzebna. Chyba, że rodzice i szkoła wyraża wolę taką. Więc widać te wszystkie ochrona środowiska i tak dalej. Wysokość od tego powiedzenia zostały ustalone na początku. Chyba by nikt tego nie pozwolił zamontować na dach. Pan Krasnokiewicz. Ja tylko chcę powiedzieć, że ta umowa obowiązuje już od 10 lat. 10 lat temu Rada Dzielnicy opiniowała stosowne opinie Wydziału Przygotowania Środowiska i innych instytucji były. Powiem tak, w tamtych czasach to było jeszcze gimnazjum, w tej chwili to już jest liceum, czyli są to praktycznie dorosłe osoby, warunki się nie zmieniły. Więc tu nie musieliśmy pytać jako komisja, czy opinia Wydziału Kształtowania Środowiska jest ponownie pozytywna, bo inaczej przedłużenia umowy bez opinii pozytywnej by nie otrzymali. Nasza opinia jest tylko opinią dodatkową co do ewentualnej, jeżeli by były jakieś od naszej strony pytania czy negatyw, ten czas musieliby występować ponowne uzgodnienia wraz z opinią Wydziału Kształtowania Środowiska na uwagi. Nie było uwag, w związku z tym komisja uznała jednogłośnie, jak dobrze pamiętam, przegłosowaliśmy na tak przedłużenie tej umowy na kolejne 10 lat, bo na 10 lat się zamierzyło. Dziękuję. Ja w zasadzie podobnie Rada Rolnictwa, Rada Pedagogiczna, mi się wydaje, że to wyczerpuje już ten temat, są na stanowisku odpowiedzialni, dzieci w obozie szkoły, Domo Pedagogiczne jest też odpowiedzialny, nie mówimy, że tutaj nie ma w ogóle na czym się zastanawiać. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, nie widzę głosów w dyskusji, w takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały. Też Państwa jest za przyjęciem. 13 osób jest za przyjęciem projektu uchwały. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. 2,
raz, dwa, trzy, cztery, zaproszę. 13 za, przeciw 0, przeciw 4. Dziękuję. Druk numer 8, pan radny Sączyk. Tak, został przeproszony. Druk numer 9, pan Krzysztof. To jest ten sam druk. Przepraszam, drobna uwaga. Ten druk państwo macie przed sobą. Ja proszę państwa, żebyście oszczędzili głosu panu Krzysztofowi na odczytanym całego. Ja mogę odczytać, to nie jest. Ja wiem, że pan może. Tylko, no ale pan Kozdronkiewicz właśnie ostatnim razem mówił, że on wszystkiego nie zrozumiał, stracił wątek w połowie i tego, więc ja chętnie odczytam cały. No bo to jeżeli ktoś stawiał tego typu zarzuty, a teraz mówi, że... Bardzo proszę o odczytanie bez preambuły paragrafów, bo ja jeszcze nie przedstawię. Uwaga, jeśli można, do odczytywania całych tych poprawek, które pan skrupulatnie zapisał, wszystkie poprawki do tego, że plan zagospodarowania, do tego studium. Żeby pan odczytał, tak? Tak, ale w porównaniu z materiałem oryginalnym, bo odczytywanie samych uwag bez materiału źródłowego po prostu jest stratą czasu. Przepraszam bardzo, ja jest odnośne do czytania, myśmy to czytali na sesji poprzedniej. I rzeczywiście można było zgubić wątek. Jeśli będziemy się odnosić do oryginału, to wtedy ma to sens. Natomiast komisja pracowała nad tym bardzo skrupulatnie, więc nie uważam, żeby... Jest należało jeden... w tej chwili to wszystko odczytywać. Dobrze, rozumiem, o co chodzi. Jest... Jest jeden materiał źródłowy. 5 minut, proszę państwa, przerwy. Pan uzupełni ten materiał. Ale jest jeden materiał źródłowy w tym sensie, że pan Sęczek dysponuje tym... Daję panu techniczną, żeby pan miał dwie rzeczy. Tak, no dla pani tyle. Jest przerwa o oddaję głos panu Krzysztofowi. Ja powiem dosłownie w kilku zdaniach, czego dotyczy projekt. W porównaniu z projektem, który trafił poprzednio pod obrady komisji, on się różni zaledwie w kilku punktach. Został zmieniony ze względu na to, że byliśmy na takim spotkaniu na Sarego w biurze planowania i tam jest taki wskaźnik do możliwości ruchu w przypadku budowy nowych, bo dotyczy w zasadzie tylko nowych, albo ewentualnie nadbudowania budynku, czyli wykonania jakiejś inwestycji, było 20%. Zostało to obniżone na 10%. Przy wysokości, załóżmy na Starym Mieście, czy to na Kazimierzu, czy na Starym Mieście sensu stricto, który został obniżony do 20 metrów, to jest 2 metry, czy 4 metry pozostawione jako te, 10% 2 metry, to jako taki luz. Czyli jeżeli ktoś by chciał postawić budynek 21-metrowy, no to on się po prostu w tym zmieści. Uznaliśmy, że 20% po prostu to jest za dużo. To jest jedna zmiana. Poprzednim z tym było to wykreślone w ogóle. Teraz jest zachowane te 10%, żeby była taka możliwość, że to nie jest obligatoryjne, tłumaczono, tylko to jest w pewnych określonych sytuacjach. Inwestor musi tam spełnić określone warunki i żeby był ten luz po prostu taki, margines przy inwestycji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, zostało zapisane na wniosek pani radnej Gociewicz fragment w obecnej uchwale, w obecnym projekcie uchwały. Generalnie rzecz biorąc, ta uchwała dotyczy dwóch rzeczy. Wysokości zabudowy, generalnie została ona obniżona w prawie każdej jednostce, albo został obniżony ten zakres z 20 do 10% możliwości podniesienia ewentualnie dodatkowo w górę, to jest raz.
obniżone zostały usługi ze względu na to, że nie w każdej jednostce, ale w centrum przede wszystkim, ze względu na to, że ludzie, mieszkańcy tutaj wskazywali, że no przy usługach, które były proponowane rzędu 40 bądź 50% na Starym Mieście, no że to jest po prostu za dużo przy nowej inwestycji, żeby po prostu taki był udział usług w stosunku do mieszkań i to zostało obniżone. W projekcie jest kilka takich zapisów uszczegółowiających, żeby miasto miało były zachowane dominanty w mieście, które są, żeby budynki nie były w związku z tym ani równe, ani broń Boże wyższe od istniejących kościołów, które zostały uznane za dominanty. Ja wymienię tylko przykładowo, no, na Starym Mieście Świętej Anny czy Mariacki, na Kazimierzu Bożego Ciała czy Świętej Katarzyny. To jest, załóżmy, drugi zespół takich większych problemów. Komisja wskazała też, żeby miasto, znaczy proponuje, żeby Radzie, żeby zachowane były ciągi widokowe. No żeby tego nie zabudowywać, żeby zachować pewną proporcję, nawet jeżeli się nadbudowuje coś, żeby po prostu no, nie robić z ulicy kaniony, jak wskazywała słusznie pani Wyszyńska. Więc to są generalnie rzecz biorąc tego typu uwagi. Została wprowadzona jeszcze uwaga przez pana Sęczka dotycząca ogródków działkowych, żeby zostały one uwzględnione i uwagi dotyczące takich ekranów akustycznych, żeby one nie były umiejscowiane na terenie dzielnicy pierwszej. To się wydaje sensowne i prosiłbym po prostu Radę o to, żeby to przegłosować ze względu na to, że termin jest dla tej jednostki na Saregonie do 29 tego miesiąca. Muszą wydać opinię, nie dostać od nas, tylko oni muszą wydać opinię. Więc dobrze by było, żebyśmy to dzisiaj po prostu przegłosowali. Jak tego nie przegłosujemy, no to tego po prostu nie będzie i będziemy jedną dzielnicą, która tego typu rzeczy nie, do tego planu nie zgłosi. Dziękuję bardzo. Niech pan przeczyta jeszcze uchwałę o formalności tą tylko część. Paragraf pierwszy. W stosunku w sprawie wniosków do wersji roboczej dotyczącej zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa wnosi się uzupełnienie zapisów wersji roboczej dotyczącej zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa w nawiasie część druga, tom trzeci, materiały dla dzielnicy pierwszej zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I uzasadnienie ze względu na fakt, iż ścisłe centrum Krakowa wpisane jest na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO oraz uznane zostało za pomnik historii zarządzeniem prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 8 września 1994 roku, należy szczególnie chronić istniejący układ urbanistyczny, dominanty ciągi widokowe istniejącą panoramę. Stara zabudowa ścisłego centrum Starego Miasta, Wawelu i Kazimierza to najcenniejsze zabytki stanowiące świadectwo historii narodu i państwa polskiego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś państwa do referenta ma jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. W takim razie przystępujemy do głosowania. Ktoś państwa jest za przyjęciem? 19. Ktoś państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? 19 zawsze, 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 19 zawsze,